Kryminalistyka jest nauką o działaniu przestępczym i dochodzeniu do ustalenia, kto jest sprawcą przestępstwa. I w związku z tym kryminalistyka, czy do tego celu, wykorzystuje szereg podstawowych nauk, takich jak chemia, biologia, ale również matematyka, informatyka i psychologia również. Wiele nauk szczegółowych, chociażby metaloznawstwo. Kryminalistyka jest na wszystkich wydziałach prawa i administracji. Są katedry kryminalistyki. Nawiasem mówiąc, najwięcej zajęć z kryminalistyki jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kryminalistyka zatrudnia specjalistów, których wykształcenie wcale nie musi być wykorzystane w policji, ponieważ i laboratoria kryminalistyczne mogą i na świecie są cywilnymi jednostkami badawczymi. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne jest tego przykładem, ponieważ jest jednostką naukowo-badawczą. To policyjne laboratorium wynika z tego, że na rzecz policji, na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości przekazujemy informacje co do zabezpieczonych przez policję śladów. Drugą jednostką naukowo-badawczą jest Instytut Ekspertyz Sądowych, które jest w resorcie sprawiedliwości, natomiast w znacznie szerszym stopniu zajmuje się badaniami naukowymi, wykonując w dużej części podobny zakres badań śladów. W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym wykonane są badania naukowe, które w efekcie pozwolić mogą na identyfikację na przykład osób, które zaginęły w innych krajach, a więc mamy do czynienia tylko z informacją o zbadanym tam kodzie genetycznym natomiast danej osoby zaginionej, natomiast my wykonujemy badania biologiczne osób spokrewnionych w różnym stopniu. Są to projekty, które w efekcie sprowadzą się do klasycznych metod badawczych, natomiast w związku z tym, że jest to poziom europejski, dzięki temu badania wykonywane w innych krajach, wyniki badań wykonywanych w innych krajach będą porównywalne z badaniami, które my wykonujemy. Znajdujemy się w pracowni mikroskopii elektronowej Wydziału Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Ekspertem, kierownikiem tej pracowni jest pan komisarz Konrad Chmielewski, który jest zatrudniony już od kilku lat w Centralnym Laboratorium i jest odpowiedzialny za wykorzystanie mikroskopii elektronowej we współczesnej chemii kryminalistycznej. Zadania mikroskopii elektronowej są bardzo szerokie. W tej chwili pracownia jest bardzo dobrze wyposażona w dwa nowoczesne mikroskopy elektronowe, z których jeden znajduje się za mną. Pan komisarz Konrad Chmielewski jest jednym z dwóch policyjnych ekspertów, którzy mają prawo podpisywania ekspertyz z zakresu śladów powystrzałowych. Jest członkiem międzynarodowej grupy śladów powystrzałowych stowarzyszenia ENSI. Jest to Stowarzyszenie Europejskich Laboratoriów Kryminalistycznych. Jest to skaningowy mikroskop elektronowy z energodyspersyjną mikroanalizą rentgenowską. Również drugi system również jest zaopatrzony w detektor energodyspersyjny z rozproszeniem energii, aczkolwiek służy on do badania śladów, pozostałych śladów kryminalistycznych typu lakiery, włókna, szkła, stopy metali, jak również innym preparatom biologicznym i służy również do innych badań kryminalistycznych, ponieważ nie tylko chemiczne badania można przeprowadzać na mikroskopach tychże, ale również badania biologiczne i temu podobne. Ślady te są zabezpieczane na specjalistyczne stoliki mikroskopowe z charakterystycznych miejsc, o których każdy polski policjant wie, gdzie te miejsca znajdują się,
i poddane są badaniu, umieszczane są w komorze skaningowego mikroskopu elektronowego. Takich stolików do mikroskopu mieści się 15, aczkolwiek wymogi Komisji Europejskiej, w której mamy możliwość uczestniczenia odnośnie badania tychże śladów, traktują, iż aby móc przebadać stoliki, należy konsekwentnie badać oddanego jednego sprawcy, aby nie można było sobie zarzucić, że wiązka elektronów, która pada na próbkę poprzez układ optyczny, może wybić taki związek chemiczny, który znajduje się na tym stoliku i przerzucić na kolejny stolik. Aby uniknąć takich sytuacji, po prostu od jednego sprawcy wkładamy stoliki do komory skaningowego mikroskopu elektronowego i poddajemy badaniom. Zasada mikroskopii elektronowej na pewno w szerszym gronie naukowców jest wszystkim bardzo dobrze znana, aczkolwiek pozwolę sobie troszeczkę przypomnieć. Jest to mikroskop elektronowy z włóknem z katodą wolframową. Następuje poprzez przyłożenie prądu rozgrzanie tej katody. Następuje emisja elektronów poprzez układ optyczny do próbki. Następuje wzbudzenie pierwiastków, które znajdują się na stoliku i emisja w postaci kwantu promieniowania rentgenowskiego do detektora właśnie elektronów promieniowania rentgenowskiego i następuje poprzez układ cyfrowy odtworzenie takiego piku związku chemicznego na monitorze, na ekranie monitora komputerowego. Ten jest bardzo nowym sprzętem, zakupionym w 1998 roku. Jest to jeden z lepszych mikroskopów, które znajdują się w laboratoriach kryminalistycznych Europy. Byliśmy jednym z nielicznych laboratoriów, gdzie posiadały dwa takie mikroskopy. Obecnie bodajże chyba w 4 krajach europejskich w laboratoriach kryminalistycznych, podkreślam, znajdują się aż dwa na usługach badawczych. Badanie takiego jednego stolika o powierzchni o średnicy 12 mm trwa w zależności od ilości śladów, które znajdują się na tym stoliku. Maksymalny czas badania takiego jednego stolika mikroskopowego, którego pozwolę sobie zademonstrować, trwa, jeżeli jest bardzo dużo śladów, około 6 godzin. Im tych śladów mniej, tym czas analizy oczywiście się skraca, aczkolwiek również można skrócić taką analizę, jeżeli zadamy w procedurze analitycznej, która obecnie właśnie trwa, iż po 30 takich charakterystycznych cząsteczkach GSR znalezionych przez mikroskop, automatycznie mikroskop się wyłącza. Ślady pozostałości po wystrzale z broni palnej powstają w procesie dania strzału z broni palnej. Jest to bardzo skomplikowany proces fizykochemiczny. W naboju powstają wysokie ciśnienia pod wpływem uderzenia iglicę w spłonkę naboju. Następuje wybuch materiału inicjującego, następuje wzbudzenie materiału miotającego i wyrzucenie pocisku. I pozostałości po wystrzale z broni palnej powstają w tym pierwszym procesie, kiedy iglica uderza w spłonkę. Pod wpływem wysokiego ciśnienia powstaje chmura gazów, która wydobywa się z broni i osadza się w różnych miejscach w otoczeniu w odległości do około 5 metrów. Ślady te powstają w zależności od użytego rodzaju amunicji. Takimi klasycznymi śladami pozostałości po wystrzale z broni palnej dla amunicji klasycznej składają się z trzech pierwiastków: antymonu, ołowiu i baru. I są to bardzo dobrze przebadane ślady. Są to cząsteczki unikalne, powstające tylko i wyłącznie w tym procesie. Na dzień dzisiejszy naukowcy, głównie z Irlandii Północnej, którzy opracowali tą metodę, nie znaleźli takich śladów nigdzie indziej w przyrodzie, tylko właśnie w tym procesie, kiedy następuje strzał z broni palnej. I dzięki tymże śladom można scharakteryzować sprawcę przestępstwa, ponieważ na nim te ślady się osadzą. Jeżeli takie ślady ujawnimy na osobie, która strzela z broni palnej, możemy w 100% powiedzieć, że właśnie ona strzelała. Można rozróżnić rodzaj zdarzenia, bo jeżeli osoba, znajdujemy osobę, która podejrzewana jest o strzał samobójczy, można bardzo ją dobrze scharakteryzować, ponieważ zabezpieczy się z niej ślady i wtedy ujawni się, iż ta osoba na pewno dała strzał z broni palnej poprzez właśnie te cząsteczki unikalne, które znajdujemy na tej osobie. Jeżeli nie udaje się nam w procesie wykrywczym policji, służb dochodzeniowych znaleźć sprawcy
a udaje się zatrzymać tylko świadka takiego zdarzenia, jest to też bardzo ważne, ponieważ jeżeli świadek był w promieniu dookoła 5 metrów i twierdzi, że nie widział strzału z broni palnej, można zabezpieczyć ślady właśnie z tego świadka i dzięki ustaleniom, czy taka osoba posiada na sobie ślady z broni palnej. Najczęściej zdarza się, że jeżeli znalazł się w okolicach od strzału do 5 metrów, udaje się znaleźć takie ślady i wtedy, jeżeli świadek znajduje się w okolicach do 5 metrów od sprawcy zdarzenia, na pewno dobrze był w stanie zaobserwować takie zdarzenie. Dlatego cennym jest to, iż nie tylko na sprawcy się te ślady osadzają, ale również na świadkach, którzy znajdują się blisko sprawcy. Wtedy można ustalić właśnie rysopis sprawcy, można ustalić dokładny przebieg zdarzenia dzięki świadkom, którzy nieczęsto chcą zeznawać w takich sprawach i często unikają, że oni nic nie widzieli, oni w ogóle nie byli w pobliżu takiego zdarzenia. Jest to bardzo ważne i to nam również pomaga w procesie wyjaśniania okoliczności zdarzenia. I tak jak ślady daktyloskopijne, tak samo tutaj pobiera się te ślady w charakterystyczny sposób. Nie chcę wyjaśniać dokładnie okoliczności, ponieważ aby nie ułatwiać sprawcom, co należy zrobić, aby takich śladów nie mieć. Prawo przewiduje, iż takie ślady można pobrać, ponieważ nie zagraża to ani życiu, ani zdrowiu, ani żadnych konsekwencji dla takiej osoby to nie niesie. Poza tym, że będzie można jej udowodnić, iż stała w pobliżu strzału i będzie musiała jednak pomóc wyjaśnić okoliczności. Kiedy operacyjnie ustalamy, to wtedy najczęściej się właśnie takie ślady zabezpiecza, bo kiedy jest to już na wokandzie sądu, kiedy tutaj prokuratura zleca już ekspertyzę, wtedy jest to troszeczkę inny rodzaj i tryb ustalania tychże rzeczy. Kolejnym elementem, którego nie mogę niestety zdradzić, jest to, gdzie te ślady się znajdują. Osoba strzelająca te ślady będzie miała gdzie indziej, a osoba, która była tylko świadkiem takiego zdarzenia, która była obok, będzie miała te ślady gdzie indziej. Ekspertyzy chemiczne nie są indywidualizujące, tylko grupowe, ale nasza jest to jedyny wyjątek w tym wydziale, kiedy można zindywidualizować osobę, ponieważ ona będzie posiadała ślady w charakterystycznych miejscach i będziemy mogli powiedzieć, że ta osoba strzelała, a osoba, która będzie miała je w innych miejscach, a nie będzie miała w tych charakterystycznych dla osoby strzelającej, będzie tylko osobą, która mogła brać udział w zdarzeniu jako świadek, jako pomocnik, ale nie będzie tym bezpośrednim osobą, która użyła broni palnej. I tak często takie sprawy są, że grupy przestępcze, zorganizowane grupy przestępcze, jest to kilka osób, prokuratura aresztuje na przykład na podstawie decyzji sądu 6 osób, zabezpieczy ślady od tych 6 osób i wtedy my indywidualizujemy, która osoba ma ślady w charakterystycznych miejscach prawie w 100%, a pozostałe osoby właśnie się wtedy eliminuje i mówi się, że te osoby nie